Cześć! Mam nadzieję, że tęskniliście. Ja też. Ale zanim zaczniemy, oczywiście. Tajemnice, ciemni cyfrowej na żywo. Michał Mrozek, pokochaj fotografię. Cześć! Co tam u was słychać. Cześć i czołem. Widzę, widzę, widzę. Łukasz, Tomasz, Mariola, Edyta, Piotr. Mariusz. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że jesteście. Dobrze tu być. Dobrze tu być. Muszę wam powiedzieć, że brakowało mi tych spotkań. A to oznacza, że. Troszkę zintensyfikujemy te nasze spotkania, to znaczy będą bardziej planowane, tematyczne, mam kilka fajnych pomysłów, będę zapraszał też parę osób, będziemy rozmawiać o tajemnicach ciemni cyfrowej, w zasadzie o postprodukcji, o tym, jak przygotowujemy zdjęcia, jak, jak się do tego zabierać, jak wy to robicie. Będziemy też rozmawiać o tym, jak, jak też często jakie błędy popełniamy. Jest tego cała masa, i myślę, że warto o tym rozmawiać. Warto rozmawiać też na Waszych przykładach. no Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ja yy, chciałbym, oczywiście, żeby to się wszystko kręciło wokół Lightrooma, bo to jest program, który kocham najbardziej i który yy, myślę, że jest całkowicie wystarczający do tego, yy, co w zasadzie każdy fotograf yy, robi w swoim życiu z zdjęciami, z fotografiami, czy to do archiwizacji, czy to do edycji, yy, czy to do postprodukcji. No ale dawno mnie tu nie było. Cześć Aniu. Szma czasu tęskniliśmy. No, cieszę się bardzo Robert. Powypadały te ikonki zobaczcie sami, sami Ja widzę kto kto, tutaj, kto kto pisze. Natomiast tutaj to oczywiście jest Facebook user ale ja wiem że to jest Magdalena Krakowska. Bardzo bardzo się cieszę dzięki. Słuchajcie Pomyślałem sobie, że otworzę dzisiaj taki cykl. Nie chciałem tego zapowiadać jakoś specjalnie, bo e, faktycznie nie było mnie parę tygodni, więc pomyślałem sobie, nie, nie będę od razu uderzał e, z jakimś tytułem. E, więc e, opowiem wam, jaki, jaki mam koncept. Chciałbym zrobić taki cykl, najczęściej popełniane błędy. I e, z czego to wynika? To wynika z. E, ja mam ostatnio bardzo dużo konsultacji, bardzo jestem zajęty i, i w zasadzie. Codziennie coś się dzieje, poza tym yy, kursy, które, które są na akademii dostępne, te o których Wam zazwyczaj opowiadam, yy, to czekajcie, musimy tu się przebić. O, pięknie. Czyli yy, mówię tutaj o Akademii Pokochaj fotografię, yy, czyli kursy, które są, czyli Sztuka fotografii, Pokochaj Lightroom'a i dla początkujących, które ostatnio yy, bardzo dużo osób się zapisało może z powodu ceny, którą, która była przez długi okres promocyjny, ale moim oczkiem w głowie jest aktualnie oczywiście kurs Sztuka Fotografii Czarno-Białej. W moim odczuciu jest to mój najlepszy kurs do tej pory, jaki zrobiłem. Strasznie jestem z niego dumny, strasznie go lubię i nawet ostatnio coś tam puściłem sobie, jakiś, nie pamiętam, który z modułów, nie byłem w stanie wyłączyć, po prostu wciągnęło mnie to są fajne opowieści to są fajne rzeczy, warto do tego wracać, warto, zresztą muszę wam się przyznać, że mam jedną osobę, która znaczy nie wiem jak to wygląda u innych, ale jest jest na tym kursie jedna osoba która jest u mnie na konsultacjach i trzy razy przeszła ten kurs trzy razy, jak to usłyszałem ale to jest naprawdę niesamowite bardzo skrupulatnie od początku do końca trzykrotnie od początku od, 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 wszystkie lekcje to jest, nie wiem ile to jest godzin w sumie tego nie liczyłem, ale no to jest to jest coś. To, to ja jestem pewien, pełen podziwu. I teraz, jeżeli ktoś trzy razy ogląda kurs, to znaczy, że, że to musi być ciekawe, no, że to musi być interesujące. Tak mi się wydaje. No. Inaczej, po co się katować? No właśnie, i dzisiaj, o czym dzisiaj? Pomyślałem sobie, że zrobię sobie taki prywatny ranking takich waszych największych problemów. Swo swoją drogą jestem ciekaw. Co was najbardziej. Co, wam naj, co jest dla was największym wyzwaniem w Lightroomie? Czy gdzie popełniacie najwięcej błędów? Bo w zasadzie na tym trzeba się skupić. Żeby opanować te rzeczy, które, gdzie non-stop popełniamy błędy. I potem można iść dalej. Bo jeżeli ciągle powtarzamy, powtarzamy te same błędy, na przykład dzisiejszym tematem będzie odpowiedni eksport plików z Lightrooma. Tak, żeby one były odpowiednio wyostrzone, żeby nie przeostrzyć zdjęć i żeby. To jest, to jest temat, który się powtarza jak bumerang, czyli odpowiednie ostrzenie zdjęć, czyli jak sprawić, żeby, żeby zdjęcie było idealnie wyostrzone, żeby każdy pyłek był widoczny, żeby nie było niezbędnego szumu, a jednocześnie, żeby wszystko, każda zmarszczka, każda, każdy element, każdy włosek, miał swoją przestrzeń i żeby po eksporcie tego pliku, bo my często przecież to eksportujemy później, zmniejszając na przykład do 1000 pikseli, żeby nam się ta praca nie zgubiła. Ja analizuję na, po tym kursie bardzo dużo plików, bo wpływają do mnie, bo tam są zadania i cały czas dostaję zdjęcia, gdzie non-stop pojawiają się podobne problemy, czyli na to bardzo często zwracam uwagę, zresztą robiliśmy kiedyś tutaj na tajemnicach, nie wiem czy pamiętacie, Coś takiego, że ja analizowałem zdjęcia, które spływały na zadania, o te właśnie, od różnych uczestników, i one są bardzo różnie po pierwsze obrobione, ale to, co jest super ważne, to one mają jakby każdy z Was ma inne podejście do tego, w jaki sposób wyostrza zdjęcie, w jaki sposób nakłada maskę, w jaki sposób decyduje o tym, ile tej ostrości powinno być i gdzie. I to jest rzecz, na którą ja zwracam uwagę bardzo, bo myślę, że to jest, to jest kluczowe. Niezależnie od tego, czy my te pliki, wiecie, pomniejszamy i wrzucamy na Instagram, czy, czy na Facebooka, czy na swoją stronę w rozmiarze 1000, 1500, 1200 długi bok, czy też drukujemy w formacie jakimś tam typu A4, A3 i więcej. To wszystko, jest, to wszystko się ze sobą łączy. I trzeba to opanować, i trzeba o tym mówić. I yy, myślę, że to jest dobry, dobry pomysł, żeby skupiać się za każdym razem w tej serii, gdzie mówię o, o, mówimy o tych najważniejszych błędach właśnie na, na, tym, na tym najważniejszych problemach, żeby wiecie, żeby one żeby je rozwiązać po prostu. bo to nie jest takie trudne tak naprawdę. Jak zdrowie to chyba najważniejsze. No jasne, że tak wszystkim Wam zdrowia życzę, bardzo dużo osób ostatnio choruje, wiem to też po mastermindzie, bo mamy taki, wiecie, taki kalendarz spotkań co tydzień i, i widzę, że niektóre osoby po prostu odpadają z powodu tego nieszczęsnego wirusa. Także życzę Wam wszystkim zdrowia. Cześć Karim. Czekajcie, wrócę sobie jeszcze tutaj. Mm. Edyta napisała bardzo fajnie, że ja po kursie Black and White odkrywam moje czarno-białe zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałam. Ten kurs otwiera oczy, cieszę się bardzo. Czarno-białe oczy, to musisz przyznać, tam nie ma nic kolorowego. Nawet ja jestem czarno-biały. Robert. Dzięki za to. Że lubisz, szanujesz ten mój brak fałszywej skromności. To bardzo miły komentarz. No, nie ukrywam, że, że zjadłem zęby na, na Lightroomie. Temat wieczoru. Perła eksportu. Taki tytuł to by na pewno tutaj przyciągnął masę ludzi. Generalnie o eksporcie w Lightroomie można mówić bardzo długo i wiecie, to jest tak jak tutaj Tomasz napisał, że błędy, których się ich nie koryguje, które, które ciągle się powielają, które nawet nie wiecie, że są błędami, możecie mieć w swoim workflow przez lata i nie wiedząc o tym w ogóle cały czas je stosować, i, a wystarczy czasami tak z dnia na dzień, czyli dziś na przykład. Przestać coś robić, przestać używać pewnych rzeczy. I, I o tym spróbujemy sobie pogadać. Pach. No właśnie. To teraz tak. Przejdźmy sobie tu. Przejdźmy sobie tutaj na parę, jakiś zestaw jakichś zdjęć. Weźmy jakąś klateczkę. O, strasznie lubię to zdjęcie. Chciałem Wam je pokazać, bo muszę się też od razu do czegoś przyznać. Po fotografię. Ma konto na TikToku. Ale to, to konto już jest nieaktywne. znaczy W sensie nic tam nie ma od roku. I na tym koncie pojawił się taki filmik, jak ten gościu, nazwali go Bocian, niby takie chude nóżki, tam wyciska. I byłem tam z kolegą i on też fotografował. I jak ja tak przejechałem, wiecie, zrobiłem takiego TikToka, że jak on, jak on wyciskał. I to jakoś tak w ciągu paru dni miało milion odsłon. Potem kolejny film, też z tej siłowni, zresztą kolejny milion. I, I tak pomyślałem, że to jest strasznie dziwne. Kto to ogląda w ogóle? Co w tym jest takiego niesamowitego? I przestałem nagrywać. Ty, no jak, jakoś ty, jak tylko wyjechaliśmy z. Jak, jak tylko wróciliśmy do Polski, to jakoś. Uznałem, że to nie. Zapomniałem o tym po prostu. I potem sobie przypomniałem, jak wpuściłem taki film, kiedy. Kurczę, aż wiecie, co wa Warto to gdzieś w ogóle odnaleźć. Jak ktoś z Was ma TikToka, to polecam. Wpiszcie tam, po pokochaj fotografię, może to znajdziecie. Jest taki film, jak śpiewają po polsku mm, jakąś prosenkę. Już nie pamiętam jaką. I on też ma jakieś tam ogromne zasięgi, to już może nawet po 2 miliony podchodzi. Strasznie dziwne medium, mm, ale... ale się rozwija. I teraz tak, wracając do, 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 do tych zdjęć. To jest w ogóle ciekawa siłownia, bardzo fajna taka, jedna z wielu, jakie możecie znaleźć, jak chodzicie, jesteście w jakichś wiasteczkach, gdzieś w jakichś miejscach, warto wejść gdzieś do tyłu, zajrzeć od, od kuchni i, i one nie rzucają się w oczy, zresztą im nie zależy na tym, żeby tam ktokolwiek wchodził, więc to trzeba zdobyć ich zaufanie, trzeba przychodzić codziennie przez wiele dni. Nie trzeba od razu fotografować. Można to zrobić po jakimś czasie. Może nawet przyjść na trening. To jest, to jest świetne. I takie, takie, takie siłownie są wszędzie. Oczywiście na całym świecie, w różnych miejscach. Ja najbardziej lubię te takie zbudowane własnymi, własnym, własnym sumtem z jakichś pojemników. To jest naprawdę niesamowite. Zresztą oni nie mają wyjścia, oni muszą dbać o, o zdrowie, bo jak nie będą mieli zdrowia, to nie będą mieli pracy. To jest mniej więcej jak u nas z, z, może z wykształceniem. Nie wiem, do czego można by to porównać. Możesz, trudno jest do czegokolwiek porównać. Po prostu y, oni muszą mieć dobrą kondycję, muszą być zdrowi, bo to jest ich jedyna, jedyne zabezpieczenie godnego życia i jakiejkolwiek pracy. No ale teraz y, skupmy się na samym ostrzeniu. Mamy taką klatkę. Ona wpada jest, ona jest wyostrzona. Pierwsze, co, co, co jest istotne, oczywiście to jest bezlusterkowiec, więc przysłona 2.0 to jest mniej więcej 5.6 w lustrzance, więc ta ostrość faktycznie jest i na twarzy. Teraz przejdźmy sobie tutaj. Niech nam się zaduje. I na twarzy, i na pierwszym planie. Ona dopiero gdzieś tu znika z tyłu. No i mamy też widać, że w, w pierwszym planie wszystko jest ostre. Nie? Także. Mimo, że jest 2-0, to tego 2-0 się nie czuje. No to jest Każdy, kto pracuje na bazie doskonale wie o co chodzi. Więc tu macie jakby z, super, bo, bo jeżeli komuś zależy na tym, żeby wiele planów było ostrych, to jesteśmy w stanie to zrobić w bardzo prosty sposób, bez ustarkowcu. I teraz, jak jest ostrzeniem? Przyjrzyjmy się, co, jak to wygląda w tej chwili, jakie jest ustawienie. Przechodzimy do detali i widzimy, że ustawienie jest w miarę standardowe. Część nie jest standardowe całkowicie, bo standardowe to byłoby e, także maska byłaby na 0, e, amount, zresztą możemy to zrobić, klik, e, czyli amount jest na 40, maska jest na 0, detale jest na 20, są na 25 i radius jest na 1,0. Na e, zrobimy sobie Ctrl-Z, czyli cofniemy z powrotem do tych ustawień. Co nam daje takie ustawienie? Ono jest. To jest taki, taki standard przy większości fotografii, które, które się wykonuje. I e, co mam na myśli? Mam na myśli ten ostatni suwak, czyli maska. W tej naszej zakładce ostrzenia, gdzie mamy cztery suwaki, ten suwak maski e, musi mieć. Musi być podniesiony, nie, bo nigdy nie, nie powinien być w stanie zero. Znaczy, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy używacie Emon, czyli ostrzycie. A maska jest na zero. Raczej już szybciej taką sytuację, że po prostu nie ostrzycie zdjęcia. A, ale o tym za chwilę. E, z Swoją drogą pytanie do Was, czy zdarza Wam się nie ostrzyć w ogóle zdjęcia? Napiszcie, czy, czy, czy są takie fotografie, na których nawet ten standardowy, to, to standardowe ustawienie, e, zjeżdżacie nim do zera. Napiszcie. Czy, 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 czy tak się zdarza. Tak czy nie. I teraz. Wróćmy sobie tutaj do tego ustawienia, które było. Maska jest na 88, i teraz, żeby się upewnić, co ta maska mi daje, to mam dwie możliwości. Po pierwsze, popatrzcie w to miejsce, dokładnie tutaj na skórę. Tutaj, gdzie jest, nie muszę się nawet przybliżać, myślę, że to będzie super widoczne, chociaż zaraz, za, zaraz zobaczymy. I teraz, jeżeli ja zmniejszę maskę do zera, to zobaczcie, co się wydarzy na skórze. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Pojawił się pył. Pojawił się, pojawił się groch. Się, pojawił się taki delikatny, jakby taki. No, nie jest to, no, rodzaj ziarna. To zdjęcie jest zrobione przy 400 ISO, więc tego ziarna nie ma za dużo, ale jednak, jednak coś jest. W momencie, gdy ta maska wraca z powrotem do swoich ustawień, tu się robi gładko. Nie ma już tego grochu, nie ma już tego pyłu. Za to, ona nam skupia się tylko i wyłącznie na krawędziach, czyli na krawędzi tej koszuli, na krawędzi tych żył, na krawędzi ramienia, na krawędzi głowy i tak Żeby to zobaczyć także i z tyłu na kijkach, oczywiście na krawędziach to wystarczy przytrzymać na klawiaturze Alt. Jeżeli przytrzymacie ALT i wciśniecie guzik, to od razu pojawia wam się jakby ten, ten, ten podgląd tych krawędzi. I teraz zobaczcie, jeżeli faktycznie trzymając Aldi'a, zejdę z tym suwakiem do zera, to zobaczcie, że coraz więcej bieli się będzie pojawiać, biało, białych elementów. To znaczy, że zaczynają się żyłki pojawiać na, na, na ciele. Jak zejdę do zera, to wszystko jest białe. Co oznacza, że cały ten, całe to ustawienia wyostrzenia, cały ten algorytm jest w tej chwili działa wszędzie. Na całej fotografii, na wszystkich pikselach. I to jest jeden z podstawowych błędów. On się cały czas powiela. Nie wiem, skąd to wynika. Ja o tym mówię chyba w tej chwili setny raz, no żartuję. No ale na, no może, może tak być, że i na wszystkich kursach, i na wszystkich filmach, i na różnych, w różnych sytuacjach na warsztatach, non stop o tym mówię, a i tak zdarza się, że widzę, że ktoś tej maski nie ma. To znaczy, ta maska jest na zero. Mało tego, przy zdjęciach, w których macie zaszumienie, czyli pracujecie na ISO 1600, 2000, 3000, zawsze podniesienie tej maski zmniejsza ilość szumu. Oczywiście, jeżeli, jeżeli w jakiś sposób ostrzycie. Aktualne, bo dzisiaj jest dzień sportu. No właśnie, pięknie. Zawsze jest jakiś dzień. Mhm. Mm nie, wczoraj był sportu To dzisiaj może jest lenistwa. Mm. Julie napisała tak, czyli zakładam, że to jest odpowiedź na moje pytanie e, e, o ostrzenie, że zdarza wam się nie ostrzyć w ogóle. Mm. Mi się zdarza, ale tylko w analogu, Kerim. E. Okej, okay. to często wynika z tego, że tam jest po prostu ziarno i w momencie, jak my zaczynamy ostrzyć, to zaczynamy ostrzyć to ziarno. Um. Stella napisała, zawsze ostrze, używam e, maskowania. Mm -hmm. To mnie cieszy. OK, e, Cześć Grzegorz. E, I teraz... E, i cześć, Tomasz. To jest tak, że to jest, to jest podstawowa rzecz, ta maska. Jakby tutaj z mojej strony nie ma żadnego wybacz. Jeżeli ktoś tego nie stosuje, uważa, że może bez maski funkcjonować, to tak naprawdę jakby nie rozumiał, w jaki sposób funkcjonuje ostrzenie zdjęć. Szczególnie jeżeli pracuje też pracujecie na wyższe miso, to się, to się zawsze odbije na zdjęciu. Niezależnie, czy. Ja to, ja to zdjęcie wyeksportuję i teraz, właśnie przejdźmy trochę do, do tej części, bo ja to zdjęcie mogę wyeksportować. Zwróćcie uwagę, na przykład mogę go zmniejszyć do 1000 pikseli i mogę nie wyostrzać tutaj na przykład w ogóle. Wypuśćmy sobie je. Pojawiło się. Ona ma teraz 1000 długi bok i. Jest pomniejszone. W związku z tym, jakby wiecie, jak ja się zacznę teraz przybliżać, to oczywiście będę widział punkty, będę widział piksele, ponieważ ono jest pomniejszone. I to przynajmniej pięciokrotnie, tak bo ten plik, ile ten plik ma? Ten plik ma 4966, długi bok, więc no, pięciokrotnie jesteśmy, jesteśmy na mniejszym pliku. I teraz my oczywiście oglądamy ten plik zawsze w wielkości rzeczywistej, czyli dokładnie ty tyle, że on ma tysiąc długi bok, i użycie tutaj tej mm, jakby maski ma zawsze znaczenie i zawsze polepszy Wam jakość. Jesteście w stanie dużo bardziej podnosić ISO, jak pracujecie, jeśli stosujecie maskę, a jeszcze jeżeli pomniejszacie pliki. No bo jeżeli nie pomniejszymy pliku, ja go teraz nie zmniejszę, czyli wy, wyłączę zmniejszenie, wypuszczę go dokładnie jako te 5000 długi bok, też bez, bez wyeksportowania, wyeksportowania, jako unikalny plik, czyli on obok się pojawi. Widać, że jest już tutaj. On ma 7 MB, ten pomniejszony ma 514. Otworzymy go i teraz, jeżeli przejdę do wielkości rzeczywistej, no to jestem już naprawdę sporo. Nie? No i teraz no jakość tego jest fenomenalna. No mam nadzieję, że to też widzicie. Ona tu jakby dzięki temu wszystkie te krawędzie są wyostrzone, a nie ostrzymy w ogóle tych powierzchni płaskich, czyli tu, tu, a oczywiście na jego, tutaj, na piersiach, na, na wszystkich takich przestrzeniach, gdzie nie ma żadnych krawędzi, gdzie nie ma żadnych faktur. To ostrzenie, po prostu ono będzie, tylko się, będzie się tylko pojawiało na krawędziach. I o to chodzi. O to chodzi, żeby, żeby tak stosować ostrość. To jest podstawowy warunek. I teraz do tego, to nie, nie może być tak prosto, oczywiście, bo przejdźmy sobie do, do kolejnego zdjęcia, żeby było ciekawiej. Jak mamy tutaj sytuację? Tutaj mamy wyostrzenie 58, maska jest na środku, 50, zobaczmy sobie ją. Z Altem, okej. Okay. I teraz jak przyjrzymy się twarzy, to zobaczcie, że ta twarz jest bardzo spalona od słońca i widać tutaj, ona jest taka chropowata, widać te wszystkie takie nierówności, widać też, każdy włosek w zasadzie można policzyć, to wszystko jest zasługa tego właściwego wyostrzenia. I teraz macie do dyspozycji, to już jest bardziej zaawansowana rzecz, jeszcze dwa narzędzia, mianowicie Radius i Detal. O tym też mówiłem wielokrotnie, y natomiast y tutaj sprawa jest dosyć prosta, no bo jeżeli tego nie będziecie dotykać, a to się często zdarza, to nic się nie wydarzy. I to jest ta, ten, y ta najważniejsza wiadomość dla Was: że jeżeli nie, y uznacie, że nie będziecie używać tych dwóch y suwaków, bo nie rozumiecie, jak działają, to nic y niedobrego nie zrobicie na zdjęciu, to znaczy nie, nie, nie zaszkodzicie mu w żaden sposób. Natomiast w przypadku maski nie ma takiej możliwości. Jakby obniżenie tej maski do, do zera w tym przypadku spowoduje, że tu się, tu wyjdą szumy, tu też na tych powierzchniach płaskich, w wszystkich tych przestrzeniach takich, gdzie nie ma nic, co może, mogłoby być krawędzią, niestety od razu tam się pojawi szum. W momencie podniesienia maski tu się robi pięknie, gładko. Natomiast, chyba że zastosowaliście jakiś szum, tak jak w tej sytuacji, tutaj jest grain podniesiony na 22, 40, 61, czyli ja mogę go wyłączyć na chwilę. Widzicie, przed i po delikatna różnica jest. To jest praktycznie niezauważalne. Po co jest ten, to ziarno? O tym nie będę dzisiaj mówił. To ziarno jest, ponieważ to jest plik przygotowany do druku, i to ziarno zostało nałożone po to, żeby to się pięknie wydrukował, żeby na tych powierzchniach płaskich, tam gdzie kompletnie nie ma żadnych informacji, gdzie jest biel na przykład, żeby jednak jakiś, jakiś mały rzucik na papierze był, żeby tam coś się pojawiło, żeby jak ktoś ogląda fotografię, to żeby tam jednak nie było takiego plastiku, wylanego tuszu albo papieru, to akurat jest problem, gdyby były highlighty, przepały, a tutaj, tutaj ich nie ma, tylko yy, chodzi o to, żeby gdzieś ten tłuszcz, ten pigment miał miejsce, gdzie może wypluć tłuszcz, yy, żeby coś zostawić, żeby, żeby tam jakieś elementy się zostawiły. Także to jest bardzo ważny element. Ale wracając do ostrzenia, zobaczmy. Yy, ja ustawione miałem tutaj na, na około 50. Jeśli teraz yy, przesunę w, w lewą stronę, to zobaczcie, że w pewnym momencie tutaj zaczynają się pojawiać. Yy, no, znaczy, już po prostu zaczyna wszędzie działać ta ostrość. Łącznie z, też i z tym ziarnem, które nałożyłem. To ziarno też będzie ostrzone. Więc tutaj ponownie nie ma wybacz. To jest, po nie ma taki, takiego momentu, kiedy nie nałożylibyśmy maski. Ona oczywiście nie musi być na poziomie 90-70. Może być bardzo delikatna na poziomie 30-50. Jeśli używacie EMOT, jeśli używacie ostrzenie to nie można o tym zapominać. I teraz są sytuacje takie, zapytałem Was o to, czy ostrzycie, czy nie. Mianowicie, ja bardzo często zdarza się na moich zdjęciach, że ja kompletnie nie ostrzę. Na przykład tutaj jest, jest taka sytuacja, że... Czekajcie... Okej... Okay. Grain jest. Sharpening jest wyłączone na zero. Co oznacza, że jeżeli jest na zero, to jeżeli się zbliżymy tutaj, to tu nie ma w ogóle ostrzenia. I teraz, co to oznacza? Czy, w ogóle, czy kiedykolwiek konfrontowaliście się z tym, że jeżeli nie ostrzymy, to co? To czy coś się wielkiego wydarzy? Czy to ma jakiś efekt dla tego, jak zdjęcie będzie wyglądało? No oczywiście, na pewno nie będzie można dokładnie przyjrzeć się tutaj tym krawędziom tych wszystkich kamieni nie będzie można zobaczyć wyraźnie te, tych pali porozdzielanych nie wszystko nie, ten śnieg który tutaj widzicie który sobie delikatnie spada on nie będzie idealnie wy, wyciągnięty wszystko jest takie miękkie ale mi na tym zależało są takie fotografie na których tutaj Karim o tym powiedział szczególnie w fotografii analogowej gdzie nie zależy mi na tym, żeby było widać każde piórko, żeby wszystko było jak na dłoni. Właśnie wtedy, kiedy ja chcę, żeby, żeby to zdjęcie było delikatniejsze, miękkie. Nawet zobaczcie, ja tutaj w tej sytuacji zjechałem sobie z dehazem na minus 15, co mi trochę zmiękczyło cały obraz. To jest bardzo ciekawe. Nie zawsze dehaz, czyli słowak perspektyw do perspektywy powietrznej, nim należy wyciągać wszystko ze zdjęcia. Nie, nie zawsze zależy nam na tym, żeby wszystko było jak na dłoni. Czasami chcemy, żeby, żeby coś tam majaczyło w, na końcu, żeby było troszeczkę na zasadzie wyobraźni, że nie do końca widzimy, co się dzieje. I bardzo często zdarza się, że są takie fotografie, gdzie ja po prostu wyłączam całkowicie do zera wyostrzanie. I wtedy Mogę pozwolić sobie na to, żeby zastosować też na przykład ziarno. I no nawet czasami takie większe troszeczkę. W tej chwili ziarenko jest bardzo delikatne. Ale jeżeli ja to mam, to jest akurat mój system do tworzenia presetów z ziarnami różnego rodzaju. I ten tutaj mogę zastosować sobie nawet zobaczcie, taki, takie porządne ziarno. Takie na przykład HPS 5600 albo na przykład Trixa 1600, to będzie bardzo dobrze wyglądało. To ma dla mnie większy sens teraz, ponieważ ja w momencie, gdy dodaję ziarna, to ja nie chcę wyostrzać tych fotografii, tak żeby tu wszystko było ostre, bo wtedy to, to się kłóci. Ostrzenie i dodawanie ziarna się kłóci. Trzeba to zrozumieć. To jest kolejny problem, który ja widzę często na zdjęciach. Ktoś, kto dostaje ten system ode mnie, bo nie wspomniałem o tym, ale ten system. Też można sobie na akademii, jak ktoś nie chce na przykład, bo można go razem z kursem kupić, ale można go też osobno jako sam system zakupić i złożyć sobie za pomocą takich klocków konkretne presety, to akurat czarno-białe. I bardzo widzę, bardzo często widzę taką sytuację, że ktoś nadużywa tych, tych, tego ziarna, a przy okazji bardzo mocno wyostrza zdjęcie. To nie ma żadnego sensu. Zobaczcie, jeżeli ja teraz wyeksportuję sobie ten klik. Jako, powiedzmy, taki tysiąc, może być też tysiąc, to nie ma znaczenia. Eksport. Pyk. On wychodzi w tysiąc, tysiąc pikseli długi bok. Więcej tu nie ma. Mogę się tutaj, nawet mogę się zbliżyć, jeżeli będę się zbliżał, to po prostu będę widział piksele. E no tutaj więcej nie ma, więc widok rzeczywisty jest taki. I to zdjęcie wygląda idealnie. One nie potrzebuje ostrzenia. Ja nie potrzebuję tutaj żeby każda, każda z tych belek była super widoczna, żeby ten, to wszystko, co tutaj jest w pierwszym planie, było super, super wyostrzone. To trzeba zrozumieć, trzeba pokochać, też sprawdzić na swoich zdjęciach, jak wyglądają wasze fotografie, gdy po prostu to ostrzenie wyłączycie. To nie jest tak, że one będą rozmyte. E, no chyba, że, że tak e, sfotografujecie scenę i ona będzie rozmyta. To jest akurat e, e, ostra scena, tu jest przysłona 4-5, Tutaj, jakby, ostrość jest i na pierwszym planie, i na ostatnim. Więc bardzo was, bardzo was zachęcam do tego, żeby poeksperymentować z tym nieostrzeniem i teraz, jeszcze kiedy jest, kiedy jeszcze często rezygnuję z ostrzenia? W takich sytuacjach jak tu, kiedy warunki oświetleniowe, kiedy wszystko to, co robię, jakaś blenda, lampa, i tak dalej. Waru, jakby ten, jakby obiektyw, który używam, przysłona, i tak dalej, wpływają na to, że to zdjęcie już ma cudowną głębię i cudowną ostrość. Ja już nie chcę więcej ostrzyć. Więc wtedy można sobie pozwolić na to, żeby takie ostrzenie zniwelować całkowicie do zera. Mogę Wam dać przykład. Nie wiem, czy to będzie widać, no ale możemy zrobić. Ja teraz zdjąłem całkowicie ostrzenie. W dalszym ciągu widać, że to jest super ostre zdjęcie. Zobaczcie, widać każdy por, widać każdy włosek. Jeżeli teraz go wyeksportujemy, to oczywiście wyłączamy jakąkolwiek interpretację ostrzenia, bo tego ostrzenia nie ma. Niech to będzie też 4000 pikseli, eksport. Mamy. Ok, to możemy sobie zamknąć. Czyli to jest zdjęcie bez ostrzenia. Tutaj ona jest oczywiście pomniejszone. Możemy też zrobić ten sam eksperyment z większym zdjęciem. Może, mogę, mogę wyeksportować 1 do 1. Wtedy może będzie jeszcze lepiej to widoczne. A teraz wpuszczę tutaj ostrzenie. Zrobię to jeszcze dodatkowo, jakby przeostrze to zdjęcie. Czyli dodajmy sobie amount. Radius niech zostanie. Patrzymy tutaj na tą przestrzeń. Maska. Dosyć mocna. Detali też mamy całkiem sporo. Tu z altem, jak przesuwacie detale, czy radius, to widzicie bardzo dokładnie e, taką rycinę. Jak zjadę w dół, to ona się rozmywa. Nie wiem, czy, czy, czy to widzicie? Widać to w, dokładnie w tym miejscu, gdzie są te włoski. Jeszcze raz to zrobię. Zobaczcie, teraz widać te włoski, przesunę w lewo i one się rozmywają, czyli tracimy detale. I tu też można zdecydować, gdzie chcemy. Czyli bardzo jeszcze doostrzam to zdjęcie. E, I teraz. E, Wyostrzymy sobie standardowo i wypuścimy podobny plik też 1000 pikseli obok. Czyli mamy ten plik. To jest nasz pierwszy plik tutaj, czyli bez dwójeczki. Ten plik jest z dwójeczką, czyli to jest ten już wyostrzony. Po lewej jest bez ostrzenia, kompletnie zero. A tutaj jest i z maską, i z wyostrzaniem, i z super detalami. Na tym poziomie, jeżeli sprowadzamy te pliki do 1000 pikseli, działa jeszcze rodzaj kompresji e, tych pikseli, one się wszystkie zgniatają. Ja szczerze powiedziawszy, mm, widzę delikatne różnice, mm, tutaj gdzieś na ustach, jak się przyjrzycie na skórze, tutaj na, 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 na policzku, że bardziej wyraźne są te, te zmarszczki. E, tutaj tego, tu tego, tu tak się to nie rzuca w oczy, tu tego nie ma, ale mi to odpowiada. Ja nie chcę tego tych, tych brust, tego czoła, tego, tych wszystkich elementów aż tak mocno w ogóle wyostrzonych jeszcze dodatkowo, wystarczy mi to co jest natomiast jeżeli ktoś bardzo kocha super ostre zdjęcia to ma jeszcze wie, wiele możliwości bo po pierwsze może zwiększyć amount może zwiększyć siłę ostrzenia, a po drugie przy eksporcie, pamiętajcie o tym, że macie jeszcze interpretę, możliwość interpretowania jako high wypuśćmy to jako high, jako, jako trójeczkę Proszę bardzo. I Teraz to już w ogóle jest wiecie tutaj jest. Musielibyśmy zrobić tak to jest zero. Tutaj jest to może że dla kontrastu to zrobimy tak tutaj jest. Nie mogę tego pomniejszać bo nam się to wtedy wywali. A te, to zdjęcie na środku to jest Najostrzej, jakby z tymi wszystkimi takimi samymi ustawieniami ale przy eksporcie ustawiamy high czyli żeby była maksymalna interpretacja. Ustawienie ostrzenia, żeby one były super jak żyleta. No i jeżeli dobrze maskę ustawicie, to tak naprawdę umówmy się, że wszystkie te trzy fotografie wyglądają dobrze. Tu nie ma błędu. Nie ma, nie ma, nie ma jakiegoś nie ma problemu. Pomaga oczywiście to, że mamy odpowiednią, no mamy jakąś fajną głębię za nim, więc to jest wszystko rozmyte, więc dobrze się na to patrzy. Tak czy siak, to jest przykład na to, że wcale nie trzeba ostrzyć zdjęcia, nie zawsze, czasami możecie, sobie, możecie polegać na swoim obiektywie, polegać na tym, jak, jak zwiększycie przysłonę i dacie więcej, więcej troszeczkę możliwości, większy ten zakres. Tyle jest rozmów, tyle jest dyskusji o tym, jak obiektywach, jak ostrzą, niektóre są, są znakomite, po prostu są genialne, szczególnie w tych średnich formatach obiektywy potrafią cuda prawdziwe robić, po prostu widzie, patrzycie na fotografię i nie możecie uwierzyć, zresztą ja tu mam takie, takie zdjęcia, gdzieś zrobione, o na przykład to jest, to jest zdjęcie zrobione Hasselbladem, tak, to jest X1, i... No, i zobaczcie, i tutaj jest, jesteśmy w tej chwili na 100%. Zobaczmy sobie. No, tutaj praktycznie też każdy włosek widać. No jakość tego jest niesamowita. I tutaj jakby doostrzanie tego jeszcze bardziej nie ma kompletnie sensu. No, bo już wchodzimy w, w takie przestrzenie. No, nie, znaczy, ja, ja zdaję sobie sprawę, że są fotografowie, którzy kochają ostrość. Kochają, jak wszystko jest. Idealne. Ale ostrość czasami, jak jest jej za dużo, jak jest za bardzo, to wręcz przeszkadza. Zobaczmy tutaj. Widać aż strukturę pomarańczy, skórki. Tutaj jeszcze jest ziarno, więc możemy to ziarno w ogóle zniwelować. To będziemy widzieć dokładnie, zobaczcie, czystą ostrość tego zdjęcia. Zobaczcie. I teraz yy, nawet i w tej sytuacji, a przede wszystkim w tej sytuacji musi być maska. E, jakby nie ma możliwości, żeby, żeby z maski odpływać w tej chwili na poziomie 50 i to jest OK. Dlaczego? Bo dzięki temu nie ostrzymy tych czarnych przestrzeni tu z tyłu. Po co? Po co? Po co? Najczęściej w tych przestrzeniach jest, jest, jest groch, jest szum. E, więc po co tam dokładać jeszcze e, jakiegokolwiek ostrzenia? Czyli na pewno nie tak, wtedy ostrzymy wszystko, czyli minimum tutaj 50, a czasami trochę więcej, jeżeli chcemy skupić się głównie na, na, na tych krawędziach, które tutaj mamy. Ok, idę tutaj do Was na chwilę. Tomasz, proste, oczywiste, a jednak umyka. Tu jest takie pytanie, jaki promień wyostrzenia wybrałbym przy portrecie? To zależy od tego portretu, czy jest to jeden do jeden twarz, czy jest to cała postać stojąca. Wszystko zależy od tego, jak bardzo detaliczny macie plan. Jeżeli coś jest krajobrazem i gdzieś w, w daleko, daleko macie konika, to radzę wam radius jak najniższy, wręcz jak mąka żeby, i detale też, wszystko żeby było drobniutkie, bo wtedy, jak za, założycie za duży promień, to gwarantuję wam, że ten koń będzie wyglądał jak, jakby był tam wklejony. Nie obroni to się. Więc to wszystko zależy od tego, jak dużo macie detali, jak bardzo chcecie na nie zwrócić uwagę. Ja nie, nie jestem. To, co powiedziałem, jest bardzo ważne, że nawet jeśli olejecie promień i detale, czyli zostawicie je w startowych boksach, to nie napsujecie nic w zdjęciach, bo one w tych pozycjach startowych. Nie mają e, takiego przebicia, nie są w stanie Wam za, zaszkodzić. Dopiero gmerani nimi, nie wiedząc po co są, e, można, można, można oczywiście poprawić e, zdjęcie, które jest na przykład źle naświetlone, nie udało Wam się ostrego zdjęcia naświetlić, a chcecie, e, chcecie jakby e, tą ostrość polepszyć, to wtedy jest trochę, to już chodzi o ratunek. No to wtedy najczęściej selektywnie pracujemy. E, umówmy się, że wtedy. Bardzo dużo zależy od waszych takich umiejętności już, yy, no bo nie ma sensu ostrzyć całego zdjęcia, tylko właśnie te elementy, na które chcecie zwrócić uwagę. No chyba zdjęcie całkowicie jest yy, nieostre, no to wtedy trzeba je polubić, pokochać takie. <grym> <grym> Jak już wierszyki czytam, to znaczy, że, że już jest naprawdę dobrze. Mm. Mm. Tutaj staram się szukać, kto, kto to napisał. Mm -hmm. Czekajcie, nie tak nie tak nie tak na raz. Mhm. Mm mm -hmm. yy, nie do końca rozumiem co znaczy znaczy jeśli ostrze foto, chodzi o ostrzenie auto ręczne podczas robienia, Nie, chodzi oczywiście o postprodukcję. Już zrobiliśmy zdjęcie, mamy i jak teraz, czy w ogóle ostrzyć to zdjęcie, a jeśli tak, no to podstawowy warunek, podnosimy maskę, to, to w jak mantra dla wszystkich, a szczególnie dla, dla tych fotografów, którzy kochają ziarno, czyli raz, że pracują na dłuższym, na wyższym ISO, a dwa na przykład analogowo. Mhm. Ja bardzo lubię, muszę wam powiedzieć, miękkie zdjęcia. Szczególnie w takich cyklach, w całych zestawach. Lubię, jak one są wspólne, jak one gadają, jak widać, że to jest od jednego fotografa, że to jest jeden styl fotografowania. Ta miękkość jest wszędzie. Mhm. Tutaj ktoś napisał, e, a Piotr, e, to dlatego większość moich zdjęć ma maskowanie na zero. Ja tej opcji nigdy nie używałem. No to e, welcome. E, myślę, że, że to jest, jeżeli używasz ostrzenia, to maski e, nie można ominąć. Mm -hmm. <laughs> eee, tak, to jest cytat wieczoru, zdecydowanie. Eee, ostrzenie i dodawanie ziar ziarna to się kłóci ze sobą. Eee, jest to oczywiście możliwe, natomiast trzeba to robić bardzo z wyczuciem, bardzo delikatnie, bo eee, podbija po, po, wy, wyostrzacie ziarno. Trzeba mieć na świadomość. Mm -hmm. Tutaj jest pytanie Roberta. Czy mogę pokazać, wytłumaczyć różnicę pomiędzy wyostrzaniem pod ekran, czyli screen, pod mat? On jest matowy, papier lub glossy w powiązaniu z low, standard high. A jeśli nie możesz, to czy sugerujesz korzystać z tych ustawień faktycznie pod konkretne papiery, czy jest samodzielne podejście? Bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych wiedzy, jaką trzeba opanować. Czyli ja o tym mówię na kursie, bardzo dokładnie. My tym się zajmujemy, bo to jest rzecz, która zostanie z wami do końca życia. Trzeba się nauczyć, przygotowywać. Pliki, które wypuszczacie i dajecie do labu, czy też do drukarni, czyli w sytuacji takiej, że nie macie własnej drukarki, czyli zlecacie wydruk waszych fotografii, trzeba się nauczyć, trzeba sobie wyrobić taki, taki nawyk, swoim workflow. To musi być zapisane, kiedy drukujecie na matowym papierze, kiedy na glosie. I pokazuje, jak robić takie paski, zestawy. I zobaczyć sobie, jak to wygląda, jeżeli robicie low, standard, high. Zresztą każdego z was namawiam do tego. Ja nie jestem w stanie wam teraz tego pokazać, bo, bo ponieważ polega to na tym, że musicie zamówić wydruk. Jeżeli nie macie własnej drukarki, to robicie sobie po prostu trzy e, fotografie w low, standard i high, pod glossy, pod mat, czyli w sumie już sześć tego samego zdjęcia e, w ulubionym laboratorium, w miejscu, gdzie zawsze drukujecie, albo będziecie chcieli drukować. I sami się przekonacie. Oczywiście jest to dużo trudniejsze, jak się to zleca gdzieś na zewnątrz, a dużo łatwiejsze, jak się ma własną drukarkę, bo można się tym bawić dowolnie, bo jeszcze można później komplikować same ustawienia. Ale tutaj bardzo ważna rzecz, o której chcę Wam pokazać, powiedzieć. Mianowicie, w momencie, gdy wypuszczacie taki plik do druku, do laboratorium, to uprzedzam Was, że Tutaj w Snapshocie bardzo ważną rzeczą jest zrobić sobie taki e, stan, zapisać snapshot, który nazwiecie print. E, nazwiecie co to jest, czyli to jest na przykład, że to jest print e, A5. E, ostrość. E, żebyście wiedzieli, że to jest to konkretne ustawienie, na którym eksperymentujecie. Bo bardzo łatwo jest coś tu zmienić. Nawet niechcący, albo chcący oczywiście. I zapomnieć o tym, jakie były ustawienia, które wysłaliście do drukarni. W momencie, gdy zapisany macie taki snapshot, to po kliknięciu na niego, ja te ustawienia zawsze uzyskam. Czyli jakby to jest taki zapis stan gry. Polecam to robić, bo zresztą, cokolwiek próbujecie. Tak jak w kiedyś w fotografii analogowej, w ciemniach tradycyjnych, Produkowało odbitki wielokrotnie, naświetlało dłużej, krócej, wyrzucało się, robiło się notatki do tego. Tak samo jest wy w Lightroomie. Zapisujecie sobie w snapszcie za każdym razem różne etapy, w zależności co zrobiliście. Trochę ciemniej, trochę jaśniej. Jak macie własną drukarkę, to jest na pewno prościej, bo to możecie zrobić Insta od razu. A tutaj potrzeba trochę cierpliwości. Więc różnice są. Tyle ci mogę powiedzieć, Robert, od razu. I nie ma możliwości, żeby ktoś ci to pokazał, bo to musi być na Twoich zdjęciach, na Twoich ustawieniach i na Twoim laboratorium, czy też Twojej drukarce. Tak, żebyś mógł to wykorzystywać um, skutecznie. Mm. Okej, okay. tu jest pytanie e, Mr. Greksa. Jaka maska jest używana przy ostrzeniu podczas eksportu? Taka, jaką ustawisz. E, ona jest interpretowana oczywiście przed rozmiar, bo jeżeli ja wypuści, wypuszczałem dla was pliki, które mają tysiąc długi bok, ale mogłyby mieć 2000 tysiące długi bok, albo e, 3000, albo w ogóle e, mogły być nie zmniejszane. I w momencie, gdy ustalacie, e, wyostrzacie przy eksporcie, e, to on za pomocą pewnych jakichś swoich powiązań, jakby interpretuje to. I to można bardzo fajnie przetestować. Mało, ja Was bardzo namawiam, jeżeli możecie albo po tym spotkaniu, albo później, przygotować sobie plik, który wyroszczycie w różny sposób i wypuśćcie sobie go dziesięciokrotnie z różnymi ustawieniami. Low, standard, high, z różnymi ustawieniami maski i sprawdźcie na swoim ekranie. To oczywiście najlepiej wychodzi, jak się, jak się to wydrukuje powtarzalnie, ale też oczywiście przecież to wyostrzenie robimy po to, aby to świetnie wyglądało na iPadzie, na telefonie, na ekranie, jeżeli wpuszczamy gdzieś w sieć. Funkcja. Piotr, ja mam zawsze z automatu ostrzenie podniesione na 40, nie wiem, jak to zmienić. Po prostu przesuń MONT. To jest bardzo proste. Jeżeli masz. Zobacz, jeżeli masz tutaj 40 w tym miejscu i chcesz zwiększyć, no to podnieś na 50 i już. To tutaj jakby nie, nie widzę możliwości, żebyś się miał zablokowane. No, nie, nie widziałem takiej sytuacji. Żeby nie dało się ruszyć tego, tego suwaka. Więc po prostu zmieni wartość. Nie, nie ma takiej możliwości, żeby to było, żeby to było zablokowane i nie dało się tego podnieść. Chyba, że mówisz o czymś innym. Ale sądzę, że, że o to chodzi. Pom, pom, pom. Roberto niezastąpiony. Cytat wieczoru no, number dwa. Jeśli olejesz promieni detale, to nie popsujesz y, za wiele na zdjęciu. Yy, <grym> Paraprazując, nie wiesz co robić. Lepiej nie ruszaj. No, ale, ale maska musi być. Okay? Tutaj jakby nie ma, nie ma wybacz. Yy, chyba że amount jest na zero. Mm -hmm. Mm -hmm. Kto powiedział, że zawsze musi być ostro? Zgadza się. Aczkolwiek jest taki, jest taki etap, w, wiecie, w fotografii, kiedy bardzo chcemy, żeby było ostro. Bardzo nam na tym zależy, żeby wszystko było ostre, żeby wszystko było widoczne. Jest też ten etap, etap rozmycia, że pierwszy plan. Jest ostry, a cała reszta rozmyta, i wtedy bardzo nam zależy, żeby ten pierwszy plan był super ostry, żeby on był jeszcze, jeszcze bardziej dobitnie ostry, aż prawie jak wycięty. A czasami się okazuje, że jak się z tego zrezygnuje, to efekty są niesamowite. Warto spróbować. Ostrzenie jest przereklamowane. Hmm. Najbardziej nieudane ostrzenie, które pamiętam, w, w, wyostrzyłbyś zdjęcie z Łazika Nasa spacerującego jak w Omarsie. To, to jest tak, że ja dostaję bardzo często pliki, które są przeostrzone. Dam Wam prosty przykład. Weźmy sobie tutaj na chwilę. Czekajcie. Weźmy jakiekolwiek zdjęcie weźmy coś nowego niech będzie ten na przykład misiu i teraz y, zdarzyło mi się nieraz y, takie podejście y, widzę to w plikach, że ktoś kto ostrzy robi tak i to jest y, y, naprawdę bardzo częste zachowanie, ponieważ jeżeli mamy jeżeli mamy lekko nieostre zdjęcie i chcemy, żeby było ostre, to dodaje się te parametry na maksa, czyli 153 bez myślenia w ogóle, czym są. Dlaczego? Ponieważ jak się przybliżycie, to to daje efekty. To znaczy, widzimy ostrość, widzimy tą ostrość, czyli różnica między sytuacją bez ostrzenia, a z takim podejściem. No. No, na, na oko widać, że, że to jest ostrzejsze, ale to naprawdę źle wygląda i trzeba, trzeba sobie wyrobić ten smak, że przeostrzone zdjęcia to, to po prostu widać. My, mam nadzieję, że większość z Was, jak nie wszyscy, widzicie od razu, jak jakby zdjęcie jest przeostrzone, jak ktoś przegiął z tymi parametrami. I no, jeżeli ktoś się uczy, to jest normalne, że, że, zdarza, że zdarza nam się przeostrzeć. Szczególnie to widzę wśród pejzażystów. Ostatnio coraz mniej, na szczęście, ale to, to, są, to jest jak moda. To wszystko przemija, na szczęście. Tak jak HDR przemija, już ta technika nie jest tak często widywana w, w pejzażu. Taki to przeostrzanie też przestało. Kuć w oczy i mam nadzieję, że to też malutki wkład takich osób jak ja, które tłumaczą, że podnoszenie maski, wyostrzenie krawędzi to jest klucz, a nie ostrzenie wszystkiego, jak leci. Jeszcze nie daj Boże, dorzucanie do tego tak zwanej tekstury lub clarity, które to są em, em, suwaki efektowe, które jeszcze dodatkowo podbijają Wam przecież ostrzenie, więc bardzo uważajcie na to, żeby się nie, nie wpaść w pułapkę. Em, Szczególnie to jest e, widoczne przy czarno-białych fotografiach, bo e, przy kolorze jeszcze ta ostrość gdzieś tam się gubi, ale cza czarnobiel nie wybacza w żaden sposób. Mhm. E, tak, Michaś, ale mi chodzi o to, żeby mi e, się samo nie ładowało na 40 zaraz po załadowaniu fotografii do Lightrooma. Okej, okay, no to jest bardzo proste. Ja o tym mówię na kursach. To jest podstawowa rzecz, którą należy zrobić. Trzeba stworzyć własny profil, sprofilować matrycę, ustawić odpowiednio wszystkie ustawienia w Lightroomie i załadować sobie taki profil startowy do wszystkich zdjęć, które z konkretnych aparatów lądują w Lightroomie po numerze seryjnym, bo możecie mieć oczywiście te same aparaty, a Lightroom rozpoznaje je po numerach seryjnych. I za każdym razem, jak wpada wam takie zdjęcie do Lightrooma, to ono już ma odpowiednie ustawienia, ma maskę, ma odpowiednie wyostrzenie, dostosowane do, do tego, jakim aparatem, jakim obiektywem pracujecie. Więc to jest kwestia ustawień tylko i wyłącznie. I to się zapamiętuje, to się zapisuje. I to jest ta kochana przeze mnie automatyzacja. Lightroom należy wykorzystywać to, że Lightroom potrafi pięknie to wszystko zautomatyzować, że to wasze workflow może być zapisane. Możecie tak naprawdę, jak przychodzicie z jakichś, żeby zrzucić zdjęcia, to te zdjęcia, które już oglądacie, one są, one mają już właściwe kolory, mają świetną geometrię, mają, odpowiednio są wyostrzone, mają już lepszą jakoś, jakość tego światła, na które patrzycie, bo jakby jest to dostosowane do tego, jak wy czujecie, jak wy chcecie, żeby wasze zdjęcia wyglądały. Każde ustawienie jest inne, nie ma uniwersalnego, nie ma czegoś takiego, że ja ci wyślę mój profil i on ci w jakiś sposób będzie, że on zadziała u ciebie. On na pewno nie zadziała u ciebie, bo choćby nawet sam profil matrycy będzie zupełnie inny. Więc to wszystko da się skonfigurować wcześniej, zapisać i tak trzeba zrobić. Okej, okay. słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Miło było z wami się spotkać. Ja się zastanowię nad jakimś planem najbliższych spotkań, takich cotygodniowych w ramach tajemnicy ciemni cyfrowej. Myślę, że będzie się działo, że, że będą, to, będą to ciekawe spotkania. Będziemy się zajmować raz, że będę cały czas wytykał te największe błędy. Zobaczymy, czym się zajmiemy za tydzień, a dwa będę to przeplatał spotkaniami z jakimiś innymi. Pasjonatami fotografii, którzy raz, że, że może przyjrzymy się, jak pracują, a dwa, że może czegoś się nauczymy, na pewno się czegoś nauczymy, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo Wam dziękuję i co? Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w poniedziałek na Mastermindzie i w środę na tajemnicach.